Postanowiłem podzielić się tymi informacjami, tymi faktami, które przeżyłem, no bo obejrzałem wczoraj pana program. Miałem przyjemność posłuchać pana na YouTube i mówię, no spróbuję się w jakiś sposób pana poszukać. Znalazłem pana na Google'ach i pana fundację i dlatego. Tak, zadzwonił pan dzisiaj tutaj do naszej koleżanki czy kolegów, tak, i oni mnie skontaktowali z panem. Tak. No i bardzo fajno. Proszę pana, pierwsza rzecz, która mnie spotkała, był to 86 rok, 1986 rok. Wraz z rodziną wracaliśmy nad morza. Ja miałem wówczas dużego Fiata i ciągnąłem przyczepę kempingową, tą naszą polską N126P. Z przodu w kabinie w Fiacie po prawej stronie siedziała małżonka, z tyłu siedział syn, wówczas miał 13 lat. Z tyłu obok syna na siedzeniu spała córeczka, miała 5 lat. Ciągłem przyczepę, proszę pana, była godzina druga, trzecia w nocy. Jechaliśmy z wybrzeża w kierunku domu, ale postanowiliśmy też troszkę jeszcze odpocząć parę dni w Sławie Śląskiej. I na wysokości mniej więcej, proszę pana, za Głogowem przed Wschową, była godzina druga w nocy, piękna droga. Radio, muzyczka gra, ja z żoną rozmawiamy. Nie wiem, czy pan pamięta, kiedyś były takie anteny, które się przykręcało. Przykręcało tak, się taki patyczek się przykręcało, a jak się gdzieś parkowało, odkręcało się ten patyczek i antena szła do samochodu, tak, do kabiny. Tak, bo złodzieje kradli te anteny. O, ja o pamiętam, właśnie. I ten taki patyczek, proszę pana, antenę miałem we Fiacie założoną z prawej strony. Antena była nieprzykręcona, tylko ten sam patyczek. Godzina druga, między drugą a trzecią w nocy. Prowadzę ten samochód. I naraz, proszę pana, gdzieś tak między drzewami, takim łagodnym łukiem, lobem takim, nie takim prostopadłym, bezpośrednio ruchem, ale takim myszkującym ruchem, Kula wielkości piłki tenisowej. Usiadła sobie, proszę pana, tak bardzo tak subtelnie bym powiedział, na tej antenie, na tym czubku. I wówczas, gdy ona dotknęła tego czubka, wyłączył się samochód, czyli przestał pracować silnik, wyłączyło się radio, zgasły światła. Czyli pływ elektromagnetyczny tej kuli na instalację w samochodzie musiał być znaczny. No, przecież w momencie, gdy świecą się reflektory w dużym Fiacie, a ma podwójne, no to gdzieś około 10 amper płynie w przewodach. Jest to dość duży prąd. Czy panu zgasł wtedy silnik, kiedy ta kula... Tak, zgasł silnik, proszę pana, wyłączyło się radio i zgasły światła. Po prostu kompletnie jakby nie było żadnego zasilania. I teraz proszę sobie wyobrazić, samochód stanął, a ta kula, ona była gdzieś w wielkości piłki tenisowej, świeciła światłem takim, proszę pana, nie intensywnym, nie takim ostrym. Bym powiedział, że moc tego światła to by była moc świeczki. O. Kolor tego światła, blady, niebieski, biały, żółty, no coś taka tęcza jak rozlana ropa na wodzie. I proszę pana, ta kulka zachowywała się na tej antenie, tak trochę siedziała na tej czubku, odnosiłem wrażenie, że tak sobie leciutko i swobodnie sobie, wie pan, jak banka mydlana. Wrażenie było piorunujące. Ani żona, ani syn, ani ja nie przemówiliśmy żadnego. Po prostu byliśmy wpatrzeni, szokowani, przestraszeni, zdziwieni. Co to jest?
Pan zatrzymał samochód? W sensie on się sam zatrzymał. Zatrzymał się, no. Tak, zatrzymał się ciągiem przyczepy. Jak się wszystko włączyło, no to on się zatrzymał. No, ja... no ale jeszcze siłą rozpędu? Tak, tak, ale no to, bo, no to jest normalny odruch, proszę pana. Kierowcy, że noga na hamulec, tak, coś tak, się tak. dzieje, tak? Tak. Samochód stanął, no i stoimy. I to, proszę pana, chwilę, po kilka sekund. Bujało się na tym patyczku od anteny, na tej końcówce. Aha, to się bujało zaraz, tak jakby, tak? Troszeczkę. Tak, 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 wie pan, no takie odniosłem wrażenie, nie, nie było to przymocowane na stałe, kula przymocowana na stałe, tylko takie to, jakby ruchy takie, wie pan, no bujające się. I naraz poderwało się i bardzo powolnym ruchem, jakby ktoś skanował, jakby ktoś, proszę pana, nie wiem, czy fotografował, czy nakręcał. Po prawej stronie, tutaj tuż przy szybie, od strony pasażera, przesuwało się, przesunęło się przez słupek środkowy po szybie tylnego pasażera i naraz, proszę pana, takim łagodnym ruchem do góry uniosło się i odleciało. Wróciły światła, radio zaczęło grać. Fiat ma, wie pan, Fiat ma to, te kontrolki we Fiatie jest dość dużo, tych kontrolek, kontrolki się zapaliły, czyli po prostu pojawił się prąd po prostu w obwodzie, prawda? Zapaliłem Fiata, no i konsternacja, i żona, ja, syn, co to było? I to było takie, takie spotkanie. Co to było? Ale ja jeszcze mam pytanie do pana, bo tak. Historia osobliwa wielce. Tu zgadzam się w pełni. Proszę? Czy coś takiego panu przyszło do głowy, że to może być piorun kulisty? Tak, tak. Tak mi to przyszło do głowy, że to może być piorun kulisty. Wie pan, no piorun kulisty, no po prostu kula plazmy, która sobie latała i szukała czegoś. I teraz dziękowałem Bogu, że mieliśmy pozamykane okna, że nie wpadło do środka, na przykład, prawda? Ale wiem, jeszcze mam takie pytanie, ponieważ tak. Mam bardzo dużo w archiwum Fundacji Nautilus opisów piorunów kulistych i no nijak nie pasuje to do tego, co pan widział. No proszę pana, no wie pan, no powiem tak. Z wykształcenia jestem energetykiem, średnia szkoła energetyczna, a studia na Wydziale Mechanicznym. Także wie pan, to co widziałem, no to jako, w jaki sposób, wie pan, no chciałem to zaszeregować w jakimś, wie pan, w tych naszych zjawiskach. No i ciągle jestem i obstaję to, że to był jednak piorun kulisty. No a może, wie pan, no niezbadane są te nasze. Tak, nasze różne zjawiska fizyczne. Czy miał pan wrażenie, że ta kula ma powierzchnię, czy to była raczej taka rodzaj giełki? Proszę pana, kula z powierzchnią i powierzchnia kuli, tak jak powiedziałem, ona się mieniła różnymi kolorami, tak jak rozlana ropa na wodzie. Gdzie ta gama tych kolorów, no po prostu no tak, jest tak, wiem, jest taki efekt. Tak, tak. Jest taki efekt. Efekt na tej kuli był tego światła. To światło było moc tego światła w luksach, no tak powiadam, świeczka za bażurkiem. Nie było intensywne, nie było rażące. Było takie, nie było ciepłe, ale było takie, no, bym powiedział, miłe. Wziąłbym tą kulkę w rękę, o, bez wahania. Może rozumiem. Tak. Pioruny kuliste mają to do siebie, że wydają dźwięk, świst. Że krzyczą, że tak. Ja potem, wie pan, zacząłem tam przewracać troszkę literatury, że piorun kulisty potrafił wpaść do basenu i wody zagotować, prawda? Tam w jakimś krótkim czasie, prawda? No i wie pan, no nie wiem, co to było. Ale świat to pan nie to nic, nie, cisza. Żadnego dźwięku, no właśnie, cisza. To jest ciekawe. I proszę pana, to, co pan opisałem, no patrzyłem na to z odległości 70-80 centymetrów. Świadkiem tego zdarzenia jest obecnie mój syn, też pan magister informatyk. Człowiek o sprecyzowanym kierunku technicznym i umyśle technicznym, który panu to potwierdzi. No niestety moja małżonka panie duszą nie żyje. Ja mam jeszcze pytanie. Miał pan nieodparte wrażenie, że to skanuje samochód? No to proszę pana,
on jak się oderwał od tego, proszę pana, Dingsu, od tej części anteny, to siedmiocentymetrowego, proszę pana, pręcika, to by poleciał od razu do góry, ale to nie, to się uniosło 20 centymetrów i w połowie, proszę pana, szyby od pasażera przesuwało się, no bym powiedział, 10 centymetrów na sekundę, 15 centymetrów na sekundę, po prawej stronie, od strony pasażera. Czyli tak bardzo subtelnie. Tak, tak przesuwało się, proszę pana, potem przeszło za słupek dzielący kabinę i po tej tylnej szybie tam siedział syn i syn się wpatrywał, to był w odległości, powiedzmy, od tego 30-40 centymetrów i córka spała na foteliku. I potem, proszę pana, tak pod kątem 30 stopni do góry, ale już szybko, odpłynął, odleciał. Czy pan wyszedł z samochodu, żeby zobaczyć to coś? Nie, proszę pana, nie wychodziliśmy, wróciło wszystko, wróciło napięcie, kluczykiem zastartowałem, samochód zapalił, włączyłem, już wie pan, no chwileczkę, tam konsternacja, co to było, co to jest, co się stało, zapaliliśmy, żona jedź i odjechaliśmy. Czy i jeszcze jedno pytanie, tak. Z zegarkiem miał pan jakąś dziwną sytuację, że na przykład... Nie zwróciłem na to uwagi, nie powiem panu. Nie zwróciłem uwagi na to. Czy czuł pan lęk do tego czegoś? Proszę pana, dużą ciekawość. Dużą ciekawość. Żadnej... Nie było takiego jakiegoś przestrachu. Ciekawość. Co to jest? Co to jest? Jakoś takie... Bym powiedział, jakbym miał to na jakiejś skali odłożyć, to zaciekawienie z... chęcią poznania tego czegoś. No to powiem panu szczerze, że jest to historia naprawdę topowa, a historii związanych ze piorunami kaukulistymi, ja od 30 lat zbieram takie historie, mam ich no, z kilkaset. No wiem, że pioruny kuliste dość dużo rozrabiają, prawda? Potrafią nawet rozrabiać. No tak, ale syczą, ruszają się bardzo chaotycznie, bardzo szybko, i zachowanie takiej kuli nie jest takie, jak pan opisał. To co pan widział, wie pan, jest naprawdę ciekawe. Pana, no tak powiadałem. Z nieba to przyleciało pod kątem 30-40 stopni w kierunku mojego auta i to takim, wie pan, nie ukierunkowaniem prostoliniowym, tylko takim lobem, takim, wie pan, finezyjnym ruchem, prawda? I siadło sobie na tej antence. I z chwilą dosiadło na tym szpicu anteny, nie siadło nigdzie na masę czy na szybie, tylko na szpic tej anteny i wówczas grało radio. Czyli radio pobierało z eteru fale radiowe, prawda? Usiadło sobie na tym szpicu. I tak jak powiadam, kiwało się lewo, prawo. Ile minęło od czasu? Kiedy... Proszę pana, no samochód zgasł, mogło siedzieć powiedzmy 10 sekund. No 10-15 sekund. Tak, i tak się kiwało. Jak siedziała ta kulka na tej antenie, tak, że tak tutaj użyję pana sformułowania, czy ona się jakoś ruszała, drgała? Czy ona sprawiała wrażenie, proszę pana, że się tak kiwała na boki, taka była niestabilna, nie była przykręcona, przyspawana kula do tego pręta, tylko robiła wrażenie takiej swobodnie siedzącego i zachowywała się jak bańka mydlana, która jest taka subtelna, która jest taka, wie pan, dmuchniemy w nią, to ona sobie tak pole. Zachowywała się tak, no, subtelnie na tym razem. A pan sobie z zaciekawieniem razem z żoną... A my wszyscy wleciliśmy wzrok, budzie otworzone i patrzymy, co się dzieje. Auto, proszę pana, zgasło, światła się nie świecą, radio przestało grać, samochód stoi. Piękna historia. No wie pan, no, historia piękna, no, z pogranicza, no, nie wiem czego, no, jakieś kurczę. Ja od razu panu mówię, że trafia do nas, do archiwum Fundacji Nautilus i przyznam szczerze, takiej historii nie ma. No ale proszę pana, no ciekawostka potem z tym, ja mówię, to ja to powiedziałem, że oni nas filmują. No bo, a syn mówi, tato, ale to jest duże, ja wie, synku.
tam czyli... może być cała, w tej kuletce to może być nie wiadomo co. To może być po prostu tylko zwiad, mówię. To może być kamera, którą wysłali. Czyli wy żeście tak, rozmawiali w tym samochodzie potem o tym, że oni mogli... A potem, tak, no, żeśmy rozmawiali, co to było. No bo, proszę pana, no, po takim zdarzeniu nie rozmawiać, a nie, no, tym zdarzeniu, jeszcze mamy... Ja jeszcze pod uwagę... mamy... To, że to może być związane z tym, że coś was zeskanowało. Że coś, nie, że ja rzuciłem taką sugestię, chyba nas filmowali. No bo to tak wyglądało, proszę pana, no bo jak się podniósł tym, ta kulka się odczepiła od tej końcówki tej anteny, tak. To ona tak swobodnie, delikatnie sobie przeleciała po jednej szybie, po tej przedniej szybie najpierw we Fiacie dużym, tak jakby filmowała żonę i mnie. Potem za tym słupkiem dzielącym kabinę na dwoje drzwi przeleciała po tej następnej szybie i też tak jakby filmowała syna i córkę. I potem jak już się zaczęło to, skończyło się drzwi, no to kątem oka zauważyłem, że odskoczyła i dość znacznie szybko oddaliła się ku górze. To jest tak pod takim kątem 30-40 stopni. Wystrzeliła w górę. Rewelacja. Dobrze. Jeszcze ma pan jakąś historię, bo jeżeli pan rozumiałem, czy coś jeszcze miał pan, czy tylko tą historię? Tak, proszę pana. Druga historia na, po 10 latach, był to, proszę pana, dokładnie 2008 rok, sierpień. Też sierpień, proszę pana. Godzina 15, między 15 a 16. Tu w Jedlinie, w domku, bo tu mam domek w Jedlinie, na drugim piętrze leżała moja małżonka, ona wówczas chorowała. Ja siedziałem w fotelu, a naprzeciwko mnie siedział syn. I tak sobie rozmawiamy, no tak w rodzinie się rozmawia o tym, o tamtym. O. I proszę pana, naraz, ja tak z zaciekawieniem patrzę w niebo i naraz patrzę i mówię tak, słuchajcie, UFO, oni jakie UFO do mnie. Ja bym no zobacz, Rafałek, małżonka próbowała, ale ona była, no, była bardzo ciężko chora. Ale syn podleciał i no faktycznie mówi, coś tam jest. Proszę sobie wyobrazić, że w odległości około 3 kilometrów od mojego okna, tak mówię 3, może 4 kilometry, dzień był słoneczny, godzina popołudniowa. Dużo tych białych, puszystych baranków na niebie. I z jednego baranka, proszę pana, wychyla się. W odległości 3-4 kilometrów wyglądało to, no wie pan, no jak nieraz patrzymy na górę, jak lecą samoloty, czy to wojskowe, czy pasażerskie, no widać ten kadłub, ten cylinder tego samolotu, prawda? I to coś podobnego było, wychylało się z tej chmury. Z tej odległości wyglądało to i robiło wrażenie, proszę pana, śledzia, ryby, która pokrytej łuską, błyszczącą łuską, błyszczącą, świecącą się łuską. I teraz ciekawostka, że to nie był samolot, który przeleciał. Nie był to latawiec, bo wysoko. Nie był to, proszę pana, sterowiec. To było coś, co przypominało z tej odległości kilku kilometrów śledzia. Normalnego śledzia pokrytego łuską, tak się skrzyło. I ten element, on wchodził w tą chmurkę, z tego, w tą białego baranka i wychodził. I on tam był około 40 minut. Około 3 kwadransów. No może 35 minut, może 50 minut, nie wiem, no bo no też było poruszenie u nas wówczas w domu, nie? Syn miał aparat i zrobił zdjęcie. To nie było, bo nie zrobione zdjęcie telefonem, tylko aparatem. No i zrobił zdjęcie, mówi, zrobimy zdjęcie. I proszę pana, co się okazuje? Na zdjęciu aparat uchwycił kształty tego przedmiotu, z tym, że konturów nie ma. Są tylko punkty świetne. I punkty świetne układają się właśnie z tego śledzia.
I co widać, charakterystyczne to na zdjęciu, to można zobaczyć, że ten element, ten przedmiot, którego zrobiliśmy zdjęcie, wchodząc w chmury, te punkty, widać, że one są zacierane poprzez te chmurki. To, że to nie jest, ktoś powiecił na nitce coś i zrobił zdjęcie. Rozumie mnie pan, o co chodzi? Widać, że ten przedmiot jest, zasłaniany przez chmurę. Ma pan to zdjęcie? Tak, mam. Może pan przesłać nam? A oczywiście. I nawet jak prześlę panu zdjęcie, to panu będę tłumaczył, w którym miejscu, jak to wygląda i o co chodzi. Jak pan prześle nam to zdjęcie? Prześle pan na skrzynkę, czy na pocztę? No to zależy, jak pan chce. No, najlepiej to z komputera bym panu przesłał. No to super, to z komputera, tak. No, i nie ma problemu. I proszę pana, i to, wielkość tego, no bym powiedział, samolot pasażerski, jak nieraz leci nad nami 9-10 kilometrów nad nami, no to było też mniej więcej w odległości może 3, może 4, może 5 kilometrów, no trudno tu oszacować odległość, ale kierunek mniej więcej, w którym miejscu to się pojawiło i można wyznaczyć, bo charakterystyczne zdjęcie jest zrobione jak nad lampą uliczną, to jest, wie pan. No i tyle, no. A jak się zakończyło to? Po prostu po upływie 40-45 minut po prostu chmury przesłoniły to i... Czy to jakby stało w miejscu, tak? Jakby stało w miejscu i, nie wiem, albo czekało na coś, albo penetrowało coś. I teraz drugie charakterystyczna rzecz, wydaje mi się, że osoby od dołu tego, będące w tym miejscu, gdzie to wisiało nad jakąś tam, powiedzmy, nad jakimś miejscem, mogły tego od dołu nie widzieć. Bo to tutaj, proszę pana, my patrzyliśmy z domku i to pod takim kątem, prawda? Rozumiem panu, o co chodzi. Tak, rozumiem, oczywiście. Że my z to dołu, widzieli. Z dołu było niewidoczne, a pod kątem było widoczne. Tak, było widoczne. Mhm. I teraz, proszę pana, co jest charakterystyczne? Te punkty świetne. Aparat uchwycił punkty świetne. A ja wzrokiem odebrałem to normalnie, wie pan, no, kształt ryby. Patrząc, wie pan, no, przed oczami mam kształt normalny ryby, taki, wie pan, jak właśnie ten spodek, jakby pan wziął spodek i patrzył prostopadle do krawędzi spodka, no to będzie pan widział, będzie kształt ryby, prawda? Głowa i zwężając się ogon, prawda? Czyli to tak naprawdę mógł być spodek? Mógł być spodek lub, no, lub cygaro, prawda? Lub cygaro, tak. Lub cygaro. Spodek, cygaro lub walec z końcówkami w kształcie stożka. Pomyślał pan, że może być związek między tymi dwoma wydarzeniami? Proszę pana, to chyba za odległy czas. 10 no to, lat. Proszę pan, no więcej. 86, a to 8, czyli 12 lat. No tak, no w każdym razie powiem panu, że rzeczywiście niezwykle proszę pana, to na przestrzeni, ja mam 68 lat. Na przestrzeni 68 lat są to dwa takie spotkania moje z niewyjaśnionymi sytuacjami. No i nadarzyła się okazja i dlatego się z nimi podzieliłem, wie pan. No, dzisiaj w dobie internetu świat się zrobił globalną, dużą wioską. I dzięki temu, że oglądałem wczoraj pana program, wpisałem sobie, proszę pana imię i nazwisko w Google'ach i wyskoczyła mi fundacja i stąd, proszę pana, ta nasza znajomość. No bardzo mi miło, bardzo mi miło. Dzięki internetowi. No tak. Proszę pana, uważam, że moim skromnym zdaniem pierwsze spotkanie to piorun kulisty. To drugie spotkanie, obiekt, który to nie był dron, proszę pana. Odległość, jaka mnie dzieliła, a potrafię mniej więcej, wie pan, no, troszkę tak zobrazować tą sytuację, a odległość, jaka mnie dzieliła od tego obiektu i nas, tutaj obserwujących go, była znaczna, kilkukilometrowa. I wielkość tego obiektu porównałbym ją właśnie do wielkości
samolotu pasażerskiego. Większy niż samolot odrzutowy wojskowy, ale pasażerski. Mniej więcej tej wielkości. Czyli mogła być to, bo mógł być to obieg rzędu 20, 30, 40 metrów. I ciekawostka, że on tak skrzył, jak aluminium polerowane, ale skrzenie tego obiektu i lśnienie to tak wielopłaszczyznowy obiekt, od którego odbija się światło. Ale znowu, światło się odbija, kąt padania, kurwa się kątowi odbicia, prawda? Jak może się światło odbijać od dołu? Tak, no wszystko wskazuje na to, że widział pan po prostu jeden z tych obiektów w kształcie dysku, który przemierza naszą przestrzeń powietrzną. Tak, i aparat fotograficzny, proszę pana, matryca, odebrała to jako punkty świetlne. Nie ma zarysów, proszę pana, może są takie delikatne zarysy, proszę pana, kształtu tego, ale wyraźne są punkty świetlne. Coś, co emitowało światło i co uchwycił aparat. Mam przed sobą już to zdjęcie. Pan to zdjęcie nam przysłał. A w zasadzie tak. Zdjęcia, tak? Bo to są... To są dwa zdjęcia. Pierwsze pytanie, które zawsze się pojawia od ludzi, dlaczego tylko dwa zdjęcia zostały zrobione? Proszę pana, powiem panu tak. Raz, że w tym dniu był syn, miał aparat, a oprócz tego ja miałem ciężko chorą małżonkę, wie pan? I ja tak, że no, moja uwaga nie była może tak aż, nie byłem tak aż zaferowany tym zjawiskiem. Jasne. Rozumie pan, moja małżonka chorowała na nowotwór. I to było dokładnie pół roku. Jest pan w pełni usprawiedliwiony, ja tylko pytam pana, dlatego, że zawsze takie pytania. I ja sam potem, wie pan, ja to w jakiś sposób taki zbagatelizowałem. Te zdjęcia mają już 10 lat. I ja je wyciągłem z archiwum. Proszę pana, poszukałem w komputerze, bo obejrzałem pana program na YouTube. Wiem. Dokładna data wykonania tych zdjęć? Proszę pana, to był małżonka zmarła w 2009 roku w styczniu. To był 2008 rok, sierpień, połowa sierpnia. Sierpień. Godzina popołudniowa, 15:16. Dobrze. Chwila tylko o tym zdjęciu z lampą, tak? Bo tam widać lampę. Tak, tak widać lampę. I proszę pana, no można tak mniej więcej wnioskować, że ta odległość jest znaczna, prawda? Zdjęcie jest zrobione z pierwszego piętra z balkonu i ta lampa jest przy drodze, przy której znajduje się moja posesja, mój dom. I gdybyśmy tak wyznaczyli kierunek balkon, lampa i obiekt, to on wypada, zrzuciłem okiem sobie na mapę Google, proszę w Google'ach, proszę pana, i to wypada mniej więcej Głuszyca Górna, Osówka, ten obiekt w Osówce. Czyli gdyby pan się musiał tutaj jakoś skłonić do tego, żeby ocenić odległość od fotografującego, proszę pana, no tak jak to napisałem, 3, 5 kilometrów, no może więcej kilometrów, może kilometr mniej. Znaczy nad ziemią? Proszę pana, no... Trudno mi powiedzieć, 2 kilometry, 2000 metrów. No wie pan, no... Dobrze, tak mniej więcej ja też oceniam. A średnica tego obiektu? I teraz tu, proszę pana, problem. No, on, wielkość jego, proszę pana, była, bym powiedział, samolot pasażerski, który leci na wysokości 10 kilometrów. Mniej więcej tej wielkości. No może troszkę większy. No chyba troszkę większy, tak mi się wydaje, ale, tak. ale rozumiem tutaj pana ocenę. No w każdym bądź razie nie był to obiekt typu, proszę pana, powiedzmy, mały kontener jakiś, czy nie wiem, no, kosz na śmieci, czy balon, czy jakaś lampion. No był to obiekt, powiedzmy, 20-30 metrów. No mniej więcej tak ja też to oceniam, tak. No, raczej bliżej powyżej 20. Tu 30, no tak. Tak, no jak na obiekt taki latający, no to był dość spory obiekt, dość prawda? Spory, tak. A teraz drugie to zdjęcie, na którym tak. widzimy te... To jest powiększone. To jest powiększone na komputerze, powiększyłem sobie i wyciąłem.
Z tego zdjęcia pierwszego, tak? Tak. Czyli tak naprawdę zostało zrobione jedno zdjęcie. Jedno zdjęcie, syn, to nawet, wie pan, powiem panu, nie zdawaliśmy sobie sprawy, że w ogóle coś wyjdzie, wie pan? A pstryknął i zajął się tutaj swoją mamą, a moją żoną, bo właśnie rozmawialiśmy na temat następnej chemii i to wie pan, nawet robienie tego zdjęcia to było pod takim moim, proszę pana, lekkim takim nakłonieniem. Zrób Rafałku zdjęcie, a aparat miał chyba w samochodzie, tak, to była minolta. Tak, sprawy nie zdjęcie, wiadomo oczywiście. Tak, o to właśnie chodzi. Małżonka była ciężko chora. Mam jeszcze jedno pytanie, ponieważ tam na tych chmurach widać kulki, które pan też widział, prawda? Proszę pana, obiekt składa się właśnie z takich jasnych punktów świetlistych. Tak. I oprócz tego są takie kulki. Nie wiem, co te kulki znaczą i co to jest. Ale zwrócił pan uwagę na to, że to... Tak, jak mi pan powiedział o tym, że jakieś tam kulki są, tak, to zwróciłem uwagę, że są jakieś białe punkty. Nie wiem, co to jest, proszę pana. A nie chce, wie pan, konfabulować i domyślać się. Po prostu nie wiem. Tak samo ten obiekt, widzi pan, ten obiekt ja widziałem, jak błyszczący, skrzący się obiekt, świecący nie światłem odbitym, tylko po prostu sam z siebie wydawał ten właśnie taki no, skrzący, jasny, metaliczny blask. Tak jak panu powiedziałem, on mi przypominał cysternę wożącą mleko, która jest z aluminium i tak zmotkowana ona jest i ona się tak skrzy, z tym, że oczywiście końcówki były w kształcie stoczka. Dlatego panu też powiedziałem poprzednio, że przypominał mi śledzia błyszczącego, łuski ryby, tak się mówił skrzył. Pan o tym śledziu. Ale teraz, proszę pana, proszę zwrócić uwagę, że aparat nie uchwycił konturów całego obiektu, tego obiektu, tylko punkty świetne. Nie wiem dlaczego. To jest zagadkowe, ale wie pan, to w przypadku UFO to takie rzeczy się zdarzają. To tutaj i ta druga rzecz, logika. Nie wiem, czy... Czy pan zwrócił uwagę, że nie ma zarysowanych kontur ostrych, że się kończy ten obiekt. Po prostu widać, że te punkty wchodzą w chmurę. Że ten obiekt został przysłonięty tym parą od chmury, prawda? Że on gdzieś tam w chmurze jest. I charakterystyczne było to, że obiekt ten lewitował w powietrzu. Były momenty, że on wychodził, bo ja tak dość długo na niego patrzyłem, wie pan, i chował się, wychodził i chował. Potem jak syn zrobił zdjęcie, odłożył aparat, ja tu żeśmy rozmawiali, ja tak od czasu do czasu ruszałem okiem i on tak się chował i wychodził. I w pewnym momencie chmury go przesłoniły, te obłoki i no i w każdym bądź razie był widoczny około 40 minut. To całkiem długo. Długo. Tak jakby, proszę pana, by zawieść powietrzu i coś. Że on był widoczny z takiego miejsca, jak wy państwo mieszkacie, czy mieszkaliście, tak? Tak. A nie tam gdzieś, jak ktoś był pod spodem, bo by go nie pod spodem widział. Raczej podejrzewam, że pod spodem, jeżeli ktoś by był, to by go nie widział. Ja go widziałem pod kątem, powiedzmy, 40 stopni, 30-40 stopni. Brał pan pod uwagę, tak, niech pan skończy. Tak. I proszę pana, no pod takim kątem go widziałem, a ktoś od dołu, po stopadle pod nim, podejrzewam, że był przesłonięty chmurą. Zresztą widać te obłoki, te chmury, no te chmury w tym, bo to był dzień, proszę pana, w miarę słoneczny, no i obłoki są no, gdzieś na wysokości 2,5-3 tysięcy metrów, prawda? Tak. A może wyżej, no. Brał pan pod uwagę taką dosyć karkołomną tezę, ale w przypadku UFO, zajmuje się tym tematem już kilkadziesiąt lat, takie rzeczy się zdarzają, że to miał pan to zobaczyć, że to było trochę dla pana. Nie wiem, proszę pana, podejrzewam, no wie pan, jestem sceptycznie do tego nastawiony i miałem różne przemyślenia. Sterowiec nie. Latawiec dobrze, nie. Sceptycznie nastawiony. Bardzo tak. Mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Wie pan, no pragmatykiem jestem. Pragmatyk, to, co widzę, o, to... Może tak. Widzę dwie zapałki na stole, to powiem, że są dwie zapałki na stole. O. Tak, no ale widział pan to, więc już pan nie jest sceptyczny. Widziałem to, proszę pana, zrobiłem zdjęcie i podzieliłem się z panem z tym zdjęciem. No i jestem tutaj zaciekawiony, dlaczego... Ja to widziałem w kształcie no, całej, no ja się będę upierał, że to wygląda jak ta cysterna. Jakby ktoś rzucił tam tą cysternę między chmury, tylko z tym, że te końce były za
w kształcie stożkowe i widziałem cały zarys tego obiektu, a na zdjęciu wyszły punkty świetlne, identyczne punkty świetlne, pozwoliłem sobie oglądać kilka filmików na YouTube i właśnie tam nad Memphis, nad Samoa i nawet na jednym z pana filmików było przedstawione UFO w postaci właśnie takich kropek, takich punktów świetnych. Tak, to się zdarza, że ludzie widzą obiekt metalowy czy o takim kształcie dysku, robią zdjęcie i dysku nie ma, a są jakieś punkciki. Tak? Takie rzeczy też się zdarzają. I proszę zwrócić uwagę, że te punkty są dość wyraźne, prawda? Na tle tego obłoku, tej pary, no bo to chmura no para, prawda? No cóż, serdecznie panu gratuluję. Dwa wydarzenia związane z UFO. No wie pan, no to pierwsze to też na dalszym ciągu, no też nie wiem co to było, w każdym razie wiem, że miałem to od twarzy odległości powiedzmy 70 centymetrów, no. Dziwny obiekt, prawda? W ogóle dziwne to są te dwa wydarzenia, wie pan, czasami się tak zdarza, że... Proszę pana, ale ja się zastanawiam, jakie musiało być silne oddziaływanie pola magnetycznego, bo ja jestem energetykiem. Średnia szkoła energetyczna, politechniczne studia tam w dziale mechanicznym. Proszę pana, jak silne pole magnetyczne musiało być, że przestał płynąć prąd w przewodach? Prawda? Jak ten obiekt oddziaływał na te na prąd płynący? No bo przecież były zasilane dwa reflektory, lewy, prawy. No, nie chcę pana martwić, ale... Tutaj może być jeszcze inna też możliwość, że nad pana samochodem wisiało coś znacznie większego, co... A może, nie, proszę pana, nie ulega wątpliwości, że coś takiego mogło być. Tak. Pan, co widział tą kuleczkę, która tam z tego obiektu mogła wyskoczyć i sobie usiadła na tym całym... Na tym króciu, na tej, tak, tej małej antence. Było potężne coś, co po prostu pozbawiło tutaj prądu, bo no, takie rzeczy tak dokładnie wyglądają, tak? To znaczy, że samochód staje, ludzie nie wiedzą dlaczego, a no tymczasem tak? Po prostu zatrzymuje to potężny obiekt. Tak, chwilą to odpłynęła ta kuleczka, ta kula świetna, no, wrócił prąd w przewodach i tablica rozświetliła się światełkami i zapaliłem samochód. Także... No cóż, bardzo panu dziękuję w takim razie za tę relację i za rozmowę. Opracujemy to, sprawdzimy, w sensie takim tutaj poprawimy jakość i zamieścimy to w internecie. No, wie pan, powiem panu dziś z tej perspektywy czasu, to żałuję, że nie zrobiłem więcej zdjęć tego, wie pan teraz. No szkoda, tak, szkoda. Nie rozpatrywałem tego tematu tak aż, wie pan, do momentu, gdy zobaczyłem pana program, prawda, na YouTube. No ale to tak się zdarza czasami, że człowiek... No, tak, no to co wiedziałem, to panu przekazałem, no, może to się przyda, aby się przydało. Bardzo panu dziękuję i serdecznie ja również dziękuję za rozmowę. Kłaniam się, do widzenia.